Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest kolejna, nie wiem, która może już będzie około 20 seria, może nie wiem, musiałbym sobie wszystko przeliczyć. Z gry RPG Risen. Tak jak chyba kiedyś mówiłem, że może zrobię z tego serię, gdybałem sobie. A z gdybania przeszło na rzeczywistość. Więc teraz, jak widzicie, Risen pierwszy jest na moim PC-cie. Oryginalny, czekałem na niego 2 tygodnie. Myślałem, że oszalałbym z głupoty. Dlatego bez zbędnego gadania jedziemy z nową grą. Sobie trochę pograłem, sprawdzić jak w ogóle ogólnie cały krajobraz gry wygląda. I powiem wam szczerze, no fajnie, powiem wam szczerze, przepraszam, ale dalej uważam, że ten Gothic jednak utrzymuje najlepszy smaczek MMO, boże MMO, RPG. Jedziemy z nową grą. Picie wody z beczki leczy twoje rany. No to już wiemy, bo z Gothica 3, bo już doświadczyłem tego, więc bardzo fajnie. Nie wiem, w ilu FPS-ach mi będzie gra chodzić, obawiam się najgorszego. Ale zobaczymy. Gra niestety jest po angielsku. Nie wiem, spodziewałem się polskiego dubbingu, ale zawiodłem się. Dlatego musi być z angielskimi dubbingami. Ja się teraz zamknę, bo będzie krótka kartka. For longer than humanity remembers, the gods ruled. Humanity served as slaves, but life never remains in balance. Power passed to man, and man banished the gods from the world. But something was released. Something older than man has risen. Given their freedom, humanity must fight for survival. Some cling to safety, others fight. It is a time where a man's choices define him. Kraken, czy co? A strasznie głośno taka scenka jest. Ponieważ, nie wiem, no głośno taka scenka jest strasznie, dlatego zaraz ją odgłośnię z powrotem. Co dalej? Jeśli można wiedzieć. O, żeśmy się obudzili. Użyję tego. Wiecie co? Wydaje mi się, że mam strasznie mało FPS-ów, dlatego zmniejszę nieco jakość graficzną, więc zaraz będę. Okej, okay, już jestem. Ustawiłem je tak, żeby, nie wiem, gra mi leciała do 30-40 FPS-ów. Okej, okay, no myślę, że teraz już jest nieco lepiej, ale nie kuśmy losu. Zacznijmy już tą rozgrywkę, ja załączę stoper jak zwykle. Okej. Okay. I możemy tu pozbierać jakieś rzeczy. Pierdoły zazwyczaj to wszystko są, ale mogą się przydać. Dlatego... O, tu się możemy rozejrzeć. Maczuga. O, proszę, jakaś maczuga. O, jest. Mamy już maczugę. Jakaś kobieta jest. To trzeba podnieść. Wiecie co, ja to będę pomijał, bo tutaj jest angielski i jakoś niechętnie się będzie wam słuchało. Dlatego akurat w Risenie nie będzie mnie interesowało interakcja z ludźmi. Wyjątkowo tak, żeby wyciągnąć broń, o proszę. Można się już nawalać. Chowamy broń. Dobra,
No i co? Aha, ona za mną sobie będzie chodzić. Dobra, idziemy sobie. Autozapis. Oczko. O fuck! Ciul! A! On ma pięknie, udało mi się. Gram na poziomie średnim, tak jak zawsze. Jakiś surowy drup. As, ja tu będę zawsze gotowy na wszystko. Bo coś czuję, że mogę napotkać większe zagrożenie. A to co? Jakieś gówno. Młody żądło szczur. A o ty! A ty! Fanie. Kurde. Dobra, pomijamy to wszystko. Muszę się dobrze rozglądać. Szalej druida. Nie wiem, co to ja zabrałem. Jak się tak dziwnie dźwięk trochę buguje. W grze, rzecz jasna, nie u mnie. Ale to nieważne. O kurde. Ło! Mam wilczek. A, pięknie. Górny wilk. Ząb, o. Fajne zęby. Wiecie co? Ja wolę mieć zawsze broń wyjętą, bo wiecie. Mogę jakieś niebezpieczeństwo napotkać i wiecie, wtedy nie będę gotowy do kolejnej walki. Kurde. Tak. To idziemy w tym kierunku. Nie dałaś mi zabrać nawet rośliny. Okej, okay, idziemy już. Idziemy dalej. Przykro mi bardzo, że u mnie tak będzie trochę wyglądać to jakoś graficzna, ale no nie poradzę, że mam takiego kompa. O, dobra. Ciul. O, stawia się. Pięknie. A, kolejny ząb. Zaraz to coś chyba może być. Kolorośnia lecznicza. Złoto. Fiolka. Złoto, super. Już mi się podoba ta gra. Tylko muszę się w nią wczuć. Najzwyczajniej w świecie. No, powiedzmy, wyjdzie fajnie z tą serią. Kolejny wróg. Wiecie co, może się uzdrowię. Tylko nie wiem, czy ja mam coś. Słaba mikstura lecząca. A ile ja mam HP, to jest ważne. Bo ja tak na marne nie będę jadł. O, zjadłem, no i tyle mi dała. No w sumie dobrze, będziemy jeść te rośliny. Co nas to? Ciul. O, walnął mnie. A to dobry. O, tam jakaś chałupka już jest. Czekajcie, pozbieramy to. Jagody, wow. Trochę jak w Gothicu pierwszym. Miksturkę kolejną znalazłem. Bardzo fajnie. Jak się sprintuje. O ja, ale właśnie fajny skok robi. Na 2 metry co najmniej. Ten skok mnie powala. A już w Arkanii to już w ogóle 4 metry skoku. To już jest hardkorowe. Nie ma co. Ale burza nawala. Tak. Super. Właśnie smuci mnie to, że nie ma polskiego dubbingu. W takiej grze jak Risen, no proszę was. Aha, patelnię trzeba mieć. Surowe mięso. Poszukamy jeszcze może czegoś. Mięta, super. Wbijamy do domu. Chleb. O kurde, co tu się stało? Jaka rzeźnia. A, czy jeszcze nie umiemy otwierać tych kufrów? Włamywać się nie możemy jeszcze. Miotła. Super. A, trzeba pewnie się położyć spać. No to idziemy spać do rana. Burza ustanie. O, ustała. Jak najbardziej. O. I super. No i tak jak w Gothicu, jak pójdziemy spać, to cała nasza energia życiowa się zregeneruje i będzie pięknie. Porozmawiamy sobie teraz z tą babką. Ponownie. Doesn't look all I found was a lock. Unless you have the key or a talent for picking it up, the key to the chest could still
Znajdź klucz w opuszczonym domu. Okej. Szukamy tego klucza. Tylko trochę tu ciemno w tym domu. A tu są klucze, ja ich nie zauważyłem. No patrzcie. Nie zwróciłem nawet na to uwagi. Otwieramy kuferek. Złoto, mikstura, woda, mleko i patelnia. O, możemy patelnią przysmażać te mięso i nie tylko. Dobra. Tak, smażymy. Oto proszę, taka fajna interakcja. Jak smażymy to. Teraz może jeszcze to usmażymy. Nie, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że Risen zrobił coś tak fajnego jak typowe interakcje, które to wyglądają. Tak jak w Gothiku 3. Okej, to wiecie co? Porozmawiamy teraz sobie z Sarą. Tak się nazywa. Aha. I could do with a little fried meat right now, and we can pretend it. Ha. No jest starze, dobra, masz tutaj smażone mięso. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Jak to? Nie. Okej. Jaka wioska? Rozdział pierwszy, zakazana wyspa. Wow, jaki fajny krajobraz. Storm. Fajnie, fajnie. Coś jeszcze mam, nam nic nie mam już do powiedzenia, jeżeli chodzi o rozmowę z Sarą. Krótko coś idzie, 8 minut. Jeszcze się pobawimy. W ogóle gdzie mamy teraz iść, bo mapa regionu. W ogóle mapy nie mam. I to mnie burzy najbardziej. Teraz pytanie, w którą stronę mamy iść? Bo ja bym się wszędzie rozejrzał. Tylko też jest taka sprawa, czy nie zgubię się gdzieś. Ale już się powoli wczuwam. O, wilczek, wilczek. A, mało FPS-ów. O kurde, co tak laguje? Jakie sucze. Jakie sucze, prawie mnie pokonało. Kurde. Muszę wypić trochę mikstury. Ja wale, to coś by mnie zabiło, totalnie. Kurde, a to mocne zwierzę. Oczko, oczko. Dobra. No, co ty robisz, człowieku? W ogóle nie wiem, jak ty się nazywasz. Pewnie też jesteś bezmienny, jak w Gothiku, nie? Tylko nie masz kucyka, nie masz zajebistego dubbingu. No i to tyle. Dobra, coś mi się wydaje, że trzeba tutaj iść. Więc przejdziemy się tutaj. Wali mnie to, że taka będzie grafika. Ma tu się liczyć fabuła. Nic więcej. Aha, czyli tutaj też nie idziemy. Tu już nam się kończy droga. Jak widać. A nie, tutaj. Co ty robisz, stary? Chcesz się nauczyć latać? To nie tutaj, proszę, takimi cyrki rób. Korzeń many. No super, super, jakbym grał w got... What? O kurde. No, zapraszam, 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 no. Kolej... A, też umiesz walczyć, nie wiem, no. No. Dobra, ciu. O, level up! Super. A, dobra, czym się brało skille? Bo ja nie wiem, czekajcie. Aha, to jest wyłączanie. A, tutaj mamy. A, tutaj nie możemy tego podnieść. Walka mieczem. Ja bym chciał podnieść jakiegoś skilla. A, kurde, no nie da rady. Cholera jasna. No to gdzie? Gdzie ja mogę? A tutaj chyba, nie wiem, powiem wam szczerze, tutaj są jakieś zadania. Klikam wszystko, co się tylko da. A nie wiem, czy ja coś dużo mogę tym osiągnąć.
Dobra, nieważne. Póki co idziemy dalej. Tutaj się rozglądnę. Grzyby. O, grzyby many, jak miło. Coś jak w Gothiku 3. Dobra, to sobie wskoczyliśmy, ale pewnie nic nie zbierzemy, bo tutaj nic nie ma. O kurde, coś mu się zwiesiło, kurde. No i już, już coś się musi bugować. Ale pewnie jest mniej zbugowaną grą niż Arkania. Jest pewne. Gin, pało! Ciul, pięknie. Pięknie zginąłeś. Od mej pałki. A, za niedługo będziemy mieć miecz, to spokojnie. I jak coś, to ja tutaj pierwszy raz gram w Ryzena na ślepo. Więc w tym wypadku nie będzie tak jak w Gothiku, chociaż też staram się jakoś tak na ślepaka grać. Bo i tak przecież wiele mogłem zapomnieć, odkąd grałem ostatnio w Gothika 2 Noc Kruka. To super. O, tutaj ogień. Jakieś ruiny. O! Jaka ćma grobowa. What the fuck? Jakie to... Spadówka, kurde. Jest. Jakie ma powar... Jak zawarczą. Pył ze skrzydeł. Fajnie. Dobra, wiecie co? Użyję to sobie... Nie wiem, rośliny leczniczej. O, korzeń leczniczy. Nażeram się trochę tych roślinek. Ale przynajmniej będę miał trochę życia. Okej, no to wbijamy tutaj. Jakiś grobowiec. Z piekła rodem. Chociaż nie mam pojęcia, co to w ogóle robi. Ja lepiej się tu przygotuję na... O! O, w mordę! Ja wale! To było zaskoczenie! Ale... Bomba, świetnie! Ja wale, świetnie! I takie właśnie rzeczy powinny być też w Gothiku. To było akurat motyw zaskoczenia. Świetnie, instruktowana skrzynia. O, którą da się otworzyć. 10 sztuk złota, wino, pochodnia. O, pochodnia się przyda jak najbardziej. Bo ja tutaj nic nie widzę. O, proszę. I już o wiele lepiej. Skrzyneczka. Kolejna pochodnia. O, mikstura many. Dobra, wszystko bierzemy. Co tutaj się tylko może nam przydać. Kurde. A woda ile w ogóle daje? Ja mam jeszcze te pieczone mięso. Spokojnie. O, chlebka zjem. A to może jeszcze innego chwasta zjem. Będę się żywił tymi chwastami. Dźwignia. O, 10 punktów dostałem. Poszukiwać. A to są pewnie te osiągnięcia. Już wam pokazuję, o co chodzi. Ustawienie to nie tutaj. Gra, osiągnięcia. Patrzcie, i tutaj są te achievementy. Tu już grałem, mówiłem sobie trochę w Ryzena. Tak 10-15 minut pograłem, tak poeksplorowałem. Tutaj zabiłem sobie pierwszego stwora. Tudzież też teraz właśnie to zrobiłem. No i będę wykonywał dalej osiągnięcia, chociaż nie wiem, co ja z tego będę miał. Te osiągnięcia. Dobra, wracamy do rozgrywki. Idziemy dalej, bo aż jestem ciekaw, co się dalej może wydarzyć. Aż się boję, powiem wam szczerze. Boję się to bardzo. Bo wiecie, pierwszy raz gram w Ryzena, więc ja nie jestem po prostu przyzwyczajony do takiej rozgrywki jak Ryzen. Ale jak grałem dużo w Gothika, to i to nie powinno mi problemów stwarzać. Ale wiecie, Ryzen to ma inne takie środowisko gry. To nie są takie już takie typowe rycerskie czas. Ło! O! Nie wpadłem. Na szczęście.
Dobra, udało mi się, nie będę tak robił. Muszę patrzeć pod nogi, bo wiecie, wcześniej nie miałem pochodni, ale teraz to już będę miał pewność, że są pułapki. Bardzo dobrze, to jest dobry plus tej gry, że są jakieś pułapki. Bo jakby pułapek nie było... Zaraz, my się wracamy przypadkiem? Czy my aby na pewno wracamy się? No ba, przecież się wracamy. Chyba. Dobra. Ty, może wykonać kontratak. No chodź, zapraszam, zapraszam, no. No chodź! Ło! Kurde, nie będę się z tobą tak bawił. Nie będę kontrował. Masz mi tu padać. Idę natychmiast. Dobra, użyjemy sobie... smażonego mięsa zjem. Bardzo dobry przysmak. Nie powiem, najlepsze. Co tylko mogło mi się nadarzyć do zjedzenia. Pochodni... O, można podnosić pochodnie. A to dziwne. Bo miałem wrażenie, że się nie da. Nie wiem, przeglądamy sobie... Nie wiem, poeksploruję sobie jeszcze i zakończymy pierwszy odcinek z Ryzena. Ryzen, przepraszam. Muszę się dobrze wypowiadać, jeżeli chodzi o angielski. To zakończymy wtedy pierwszy odcinek z Ryzena. Dobrze. Tutaj kolejne jagody. O, tam są kolejne ćmy. O kurde, aż dwie. Jak myślicie, dam sobie radę? A dobra, nie. Bo jeszcze mogę paść. A wiecie, jak padnę, to kurczę, z tego nie będzie przyjemna sprawa. A zaraz. Nie, muszę się jeszcze raz zajrzeć po tym grobowcu. Jestem strasznie ciekaw. Dobra. To jest ta sobie pułapka. Tu sobie idziemy. No, okej. Czyli w sumie to jakbym znowu tam wpadł, to bym po prostu powiedział, że kręcę się w kółko, bo przecież to jest pułapka, a grobowiec jest strasznie malutki. Nie, muszę to sprawdzić, żeby się upewnić. Tak, kręcimy się w kółko. To idziemy stąd. Grobowiec mamy już obcykany. Jak nic. Czyli to jest taki mały grobowiec, w którym możemy sobie otworzyć kilka skrzyni, to tyle. I otworzyć jakąś dźwignię. Bardzo fajnie. Myślę, że więcej takich grobowców napotkam w czasie rozgrywki. Gra mnie tutaj chyba najwyraźniej chce trollować. Albo mam tylko złudzenia. Dobra! Koksie! A, o kurde! O jest. Dobra. Mówiłem. Jak je zaatakujesz, to padniesz. A ja nie chcę paść. Wiecie o tym doskonale. No człowieku! Uciekaj! Uciekaj, stary, uciekaj! Gonią mnie jeszcze? Te kurde gady. Nie, to coś mnie cały czas goni. Prześladujesz mnie! A nie lubię, jak ktoś mnie prześladuje. Dobra. Teraz możemy coś zjeść. Kurde. A nie, może nawet miksturę wypiję. Co mi tam? Dobrze, nie ubiję tych bestii. A wiecie co? A może jednak je ubiję? Zobaczymy. Kto to wie? Może będziemy tymi hardkorami i zabijemy te gady. Tu już przeszukałem wszystko. Tu jest jeszcze jakaś góra, ale chcę zabić tamte stworzenia. No.
stawiasz opór. Muszę... Pięknie. Dobrze, dałeś radę, stary. Świetnie. Okej, bierzemy wszystko, co tu się tylko da z tych stworzeń. Świetnie. Kolejna roślina. Dobra, idziemy jeszcze tam na górę. Trzeba eksplorować miejsca, bo mapy jeszcze nie mamy niestety. Nie było nam dane podtrzymać mapę. O, to jakiś dom i autozapis jest. Okej, to sobie jeszcze tu wejdę. To co? Kurde, trzęsienie ziemi? Czy co? Nie, ja tam nawet nie podchodzę do tego zwierza, bo mnie pewnie zagryzie na śmierć. Tu jakaś chałupka jest. Nie mała, ale jest. Witam. The boat I was on. So one of the crew survived the storm. You don't look like. I was a stuck on an inquisition. Inkwizycja. You're lucky they didn't catch you and someone. You are my. Dobra, dobra. Zdobądź jakąś porządną broń. To mi że. You've not found a weapon. Ale jako, gdzie mam jakąś broń znaleźć, stary? Credence. O kurde, to jest wszystko, mikstura generacji. Klucz. Pewnie nie pogniewa się, jak mu coś wezmę. Stary. O kurde, nie, stary, ratujesz mi dupę, bo masz tutaj niezłe wyposażenie. Na górę się przejdę. Surowy drób, nie drób, tylko drób, pamiętaj. Pamiętaj. Krzesło, kufer, room. Fajny room. O, fajny unik. Zrobię dwa razy S i robię taki unik. Fajnie. Okej. O, mieczyk. Strzały, bełty, wytrych i mała mapa wyspy. Super. Świetnie. Dostaliśmy kolejny achievement. Mamy teraz mapę przed sobą. Więc wiecie. No, jest Gites. Nie, nie, nie chcę siadać. Idziemy teraz porozmawiać z tym Janem. Janem Kowalskim. Okej, czekaj, ja sobie założę tą broń. O, proszę. Mamy już miecz. O, no właśnie, co im... O, tutaj jeszcze muszę. Porozmawiamy na temat tej dziewczyny. Okej, i kolejna achievement, super. Jestem ranny. There's a water barrel in the corner. You're planning on getting. Where can I? Well, there are. Fajnie. A coś jeszcze mi możesz powiedzieć? Looks like I'm going to be. Yeah. Not round here at any rate. A few weeks ago, I would have sent you. Why not? It's funny. I'd head to. So we. Not. And that. I can. Ja to wszystko pomijam. Wspomniałeś klasz. It's where the ink. Stay. What's meat? Aha, dobra. I tutaj mamy teraz wybór. Albo pójdziemy do miasta. Albo do obozu. Dlatego wybór należy do nas. Ale wiecie co? Zakończymy już odcinek. Niemniej jednak gra mi się nieco podoba. Powiem tak, Gothic przy Risenie to jest pikuś, ale no ma jakieś swoje plusy. Napije się, zregeneruje. Ile mi to da? A, tyle, to jeszcze raz się napiję. Kolejna fajna interakcja. Okej! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie pierwszego odcinka z Risena. Myślę, że wam się spodobała ta seria i będziecie ją mile i chętnie oglądać.
Ja się z wami już tutaj żegnam. Z tej strony był Skorpio. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie!